Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu 19. kolejki Fortuna pierwszej ligi. 66. derby Łodzi za nami. ŁKS zremisował z Widzewem 2-2 po bardzo emocjonującym, dramatycznym meczu. A o tym meczu na początku porozmawiamy z trenerem drużyny gości, panem Enkelejdem Dobi. Panie trenerze, jakie to było spotkanie? Witam wszyscy. No jak było spotkanie? Powiem o tak, prawda, bez kropki nazywane. Nie przyjechaliśmy po remis, na pewno na ten mecz. Przyjechaliśmy po 3 punkty, ale możemy szanować na końcu, jak to wszystko ułożyło, że ten remis możemy, powiem, szanować. Na pewno i mieliśmy pomysł do tego. Pierwsze połowę było naprawdę, mieliśmy kontrolę na tego meczu. Założenie naprawdę było realizowane, nie powiem, że na 100%, ale na pewno do 90%. Druga połowa, myślę, że to bramka szybko stracona trochę powodowała trochę taki delikatnie panikę, że o, co się stało i tak dalej na nasze tego i trochę zauważcze. I zauważyliśmy troszeczkę nie tak, jak rozmawialiśmy, ale uważam, że tak jak to, trzeba powiedzieć, dwa różne połowy, jedna kontrola nasza, druga na ŁKS i myślę, że sprawiedliwy remis i można każda drużyna tutaj czuć trochę niedosyt, my 2-0 prowadzimy i 2-2, a ŁKS ma swoje zdanie na tego, ale myślę, że on trzeba na końcu tego remis. Mogą powiedzieć tylko po prostu, naprawdę nie przyjechaliśmy tutaj za remis, przyjechaliśmy po 3 punkty, ale na końcu tak się stało, że ten remis powinniśmy szanować. Dziękuję za to podsumowanie, trenerze. Przechodzimy do pytań. Redakcja Rozmowy Tylko Sportowe. Swoimi zmianami zabił pan kreatywność ataku Widzewa. Prosimy o wytłumaczenie planu taktycznego uwzględniającego tak szybką zmianę Marcina Robaka, zawodnika, który czasami skupiał aż 4 zawodników ŁKS-u. No, każdy ma prawo do swoje zdanie. Ja teraz nie będę nikogoś oceniać, dlaczego takie pytanie tego. Nikt nie wie, jaki jest pomysł, jaki tego wszystkiego, a zawsze po meczu każdy jest najmądrzejszy, wie? Ja jestem najmądrzejszy. My jesteśmy najmądrzejszy, czyli mój sztab, czyli nasza drużyna, co chcieliśmy i dlaczego nie było realizowane. A ktoś, który widzi to i z góry, jaki kreatywny. Widzieliśmy, że trochę brakowało, trochę świeżo, brakowało szybkość do przodu i chcieliśmy to korzystać. Mieliśmy jakiś pomysł do tego Pawła Tomczyka, ale kreatywność mu tego nie wiem. Myślę, że Piotr Samy-Stalarz też jest kreatywnym zawodnikiem, Mialski jest kreatywnym zawodnikiem, nie wiem. Do tego, dobra, każdy ma swoje zdanie, ale uważam, że mieliśmy jakiś inny plan na tego, przede wszystkim drugą połowę, dać trochę więcej szybkości, naciągać tego, ale mówię, trudno jest naprawdę drugą połowę. Straciliśmy kontrolę na tego meczu i dlatego to skończyło 2-2, a nie skończyło 3-0 czy 4-0 dla nas. Także teraz jesteśmy mądrzejsi, ale trudno. Każdy może mówi, mieć swoje zdanie na tego, ale ja jeżeli miałem robić jeszcze raz takie zmiany, tak zmiany by zrobił jeszcze raz. Teraz jestem mądrzejsi, jeżeli można tak na krzyczenie na drużynę, ale oni czasami sam musi regulować tego tempo, tego rytmu granie, czy niski, czy wysoki i czasami troszeczkę przeciwnik też trzeba dać robić swoje, tak? Jeszcze jedno pytanie z tej samej redakcji. Czym był spowodowany brak gry wysokim pressingiem i tak głębokie cofnięcie się w drugiej połowie? Jeszcze raz tłumaczę, że to czasami u piłkarzy sam reguluje. Mówię, to pierwsza bramka powodowała tego, że graliśmy tak bardzo zauważczo, bardzo niezdeterminowani na tego, chcieliśmy tego wynik do końca winieść, ale niestety nie winieśliśmy, dlatego to jest nauka na przyszłość. Dlaczego? Bo pierwsze połowy funkcjonowało, tak jak ja mówię, czasami te założenie NIS-u. Są różne powody, teraz będę miał czas na to, teraz na gorąco nie jesteśmy w stanie to wszystko dokładnie analizować, nie trzeba video, ale myślę, tak na teraz, na ten moment uważamy, że po prostu piłkarze niestety czasami z jakim powodem powoduje troszeczkę takie nazywane trochę panikę czy presję, to nie tylko mi, bo myślę, wszyscy na tym świecie. Tak stało. Ja się zgadzam, że nie było już więcej ten wysoki pressing spowodowany, że sami oni ustali czasami delikatnie przez powodem, przez rytmu, tempo, które prowadzi też przeciwnik. EKS nie miał już nic do stracenia, 2-0 czy 3-0.
Myślę, że kiedy zyskaliśmy tę piłkę, byliśmy bardzo, bardzo taki pasywni i tutaj możemy mieć trochę pretensje do sam siebie, że tutaj więcej trochę jakości do tego utrzymania piłki, szanowania i trzeba szanować, jesteśmy widzowie. Naprawdę jest dużo materiału do analizy do tego meczu, ale trzeba powiedzieć, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć to dokładnie tak, jak nie przewidział też jaka jest sposób, my graliśmy pierwsze połowę i myślę, że też to robi swoje. Jeszcze jedno pytanie. Jak ocenia pan Dreboków obronę Widzewa w tym meczu? Dreboką. Trochę oczywiście bardzo byliśmy... Powiem o tak. Trzeba powiedzieć dokładnie, że myślę, że bardziej druga połowa, jak każdy może mieć pretensje drugą połowę. Z sytuacją piłki nożnej nie jest w stanie nikt nie przewidzieć. Najlepszy trener na tym świecie. Klopp i rok temu miał 35 punktów więcej niż ma Liverpool teraz. Ja jestem sam trenerem, ale jeszcze więcej doświadczenia. Są sytuacje, które też inne drużyny, kluby. My możemy powiedzieć, że pierwsze połowy jak ocenia. Kosa ma i miał asystę. Tak? Także mówimy, druga połowa to powodowało, że ga po jakim uderzeniu stuczone to troszeczkę grał zauważcie i byliśmy zmuszeni do zmiany. I przede wszystkim, że bramki, które straciliśmy straciliśmy trochę na lewej i dlatego jest plan do analizy. To nie jest teraz od razu kogoś od razu winimy. Jesteśmy winni wszyscy razem, że ten wynik albo ten zwycięstwo nie winniśmy do końca. Ale trzeba szanować, jest punkt. My jesteśmy, tak jak powiedziałem przed meczem, jesteśmy inny widzem niż wtedy, tak? I pokazywaliśmy przede wszystkim pierwsze połowę. Druga połowa trochę zauważcie, trochę bardzo chcieliśmy ten wynik, to powodowało trochę. Bardziej trzeba szanować sam siebie jak widzew, mieć więcej wiary do swojej umiejętności, do swojej drużyny i tym myślę, że to na następny mecz będę mógł jeszcze lepiej to ogarniać nazywane. Widzę, że nie ma więcej pytań. Kończymy zatem pierwszą część konferencji prasowej po 66. derbach Łodzi. ŁKS Widzew 2-2, a naszym gościem był trener drużyny Widzewa, Enkeleit Dobi. Dziękuję trenerze. Zaczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu ŁKS Widzew. Jest z nami trener ŁKS-u Wojciech Stawowy. Panie trenerze, najpierw poprosimy o tradycyjne podsumowanie meczu. Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że po pierwszej połowie, kiedy przegrywaliśmy 2-0, być może wiele osób myślało, że tutaj ŁKS nie będzie w stanie w tym meczu derbowym już nic więcej zrobić. Natomiast druga połowa pokazała, że jednak drużyna potrafiła się w tym trudnym momencie skonsolidować, podnieść. W mojej ocenie pokazała charakter, pokazała ambicje, dobrą grę. Stwarzaliśmy sobie sytuacje, dwie wykorzystane. Były jeszcze inne, które mogły dać nam w tym meczu zwycięstwo. Z przebiegu całego spotkania na pewno chcieliśmy tutaj dzisiaj zagrać o pełną pulę, zdobyć 3 punkty, wygrać ten mecz derbowy. I dla układu tabeli, i dla naszych kibiców. Mecz napisał zupełnie inny scenariusz. Musieliśmy gonić wynik z pierwszej połowy i za to chcę drużynie pogratulować, bo w trudnym meczu derbowym, derby są zawsze trudne, one się zawsze rządzą swoimi prawami. Zespół był naprawdę w momencie takim niełatwym, ale potrafił się podnieść i to trzeba zauważyć, to trzeba docenić. Ta druga połowa to była nasza totalna dominacja nad rywalem. Z czego wzięły się 2 bramki, szkoda, że nie więcej, ale tak jak mówię, no, byliśmy w trudnej sytuacji i dobrze, że potrafiliśmy na to w odpowiedni sposób zareagować. Jak się zbilansuje oba spotkania derbowe, które rozegraliśmy w tym sezonie, to i tak wychodzi to na plus dla ŁKS-u. Przechodzimy do pytań od dziennikarzy. Krzysztof Sędzicki, telewizja Toja pyta, czy była w przerwie suszarka w szatni. Nie, w przerwie była konstruktywna rozmowa. Trzeba wiedzieć, w którym momencie zareagować mocniej, w którym momencie zareagować zupełnie inaczej.
Powtarzam raz jeszcze, no, drużyna zareagowała naprawdę bardzo dobrze na te drugie 45 minut i w pełni się w mojej ocenie zrehabilitowała za błędy w pierwszej. I to było bardzo ważne, to było istotne, to był klucz do tego, żeby w tym meczu powalczyć o punkt, powalczyć o honor, o prestiż, o ambicje. Myślę, że to zespół w sposób zdecydowany zaakcentował i pokazał w drugich 45 minutach. Czym była spowodowana ta słabsza pierwsza połowa? Drużyna wyglądała na zestresowaną. To pytanie od redakcji UKS Fans. Na pewno drużyna nie była zestresowana, natomiast trzeba pamiętać o tym, że chłopakom i wszystkim nam bardzo zależało na tym meczu derbowym, żeby powtórzyć wynik z jesieni, też te derby zakończyć zwycięsko. To po pierwsze, mamy przecież tego świadomość, jak ważne są to mecze tutaj w Łodzi dla naszych kibiców, dla naszych fanów. Mamy też świadomość tego, jaki mamy cel postawiony i chcemy, żeby każdy mecz nas do tego celu przybliżał. Tą rundę zaczęliśmy, no niedobrze, bo ten mecz z GKS-em Tychy, nieszczęsny tutaj, porażka 3-0, na gdzieś pozostawiła ślad w głowach chłopaków, ale myślę, że te drugie 45 minut, bo o nich chcę przede wszystkim pamiętać, one dadzą bardzo pozytywny bodziec drużynie. Wierzę w to głęboko, zresztą mówiłem to do zawodników przed meczem, że jeśli zagrają dzisiaj tutaj dobre spotkanie z Widzewem, to to będzie dla nas bardzo duży bodziec na pozostałe spotkania mistrzowskie i uważam, że taki bodziec właśnie ma dzisiaj miejsce, bo ta druga połowa naprawdę była w naszym wykonaniu bardzo dobra i cieszę się z niej bardzo. Cieszę się z tego, że potrafiliśmy się podnieść z tego wyniku niekorzystnego dla nas, ale oczywiście po meczu pozostaje niedosyt i pozostaje też refleksja właśnie dotycząca tej pierwszej połowy. Czy przed meczem zakładał pan wariant gry dwoma napastnikami? Po wejściu Ricardinho od razu dało to wymierny efekt. Oczywiście, że wejście Ricardinho dużo wniosło. To jest zawodnik z dużym potencjałem. Może to ustawienie nasze wyglądało tak, że graliśmy na dwóch napastników. Ricardinho wchodząc grał jako taka dziesiątka, taki można powiedzieć bardzo ofensywny pomocnik. On nie grał jak klasyczny drugi napastnik, ale oczywiście tak jest kojarzony jako zawodnik, który po prostu gra na pozycji numer 9, ale trzeba pamiętać, że Ricardinho to jest również zawodnik, który może właśnie grać na tej pozycji numer 10, na taką pozycję wszedł. Jest to zawodnik, który może grać na skrzydle i na pozycji numer 9, czyli uniwersalny gracz. Cieszę się bardzo z jego wejścia, z bramki, pięknej bramki, którą szczelił. Myślę, że jeżeli Ricardinho będzie naprawdę w pełni gotowy, jeżeli chodzi o dyspozycję fizyczną, to bardzo nam tutaj pomoże we walce o ekstraklasę, bo widać, że jest to piłkarz z ogromnym potencjałem i nie ukrywam takiego wariantu, że będzie grał na boisku i Sekulski, i Ricardinho, ale będzie to bardziej w takim układzie jak dzisiaj, czyli Ricardinho na pozycji numer 10. Jeszcze jedno pytanie. Czy okoliczności tego remisu podbudują zespół przed następnymi meczami i resztą sezonu? Tak, powiedziałem przed chwilą. Ja mówiłem o tym już przed meczem, zakładając troszeczkę inny scenariusz, bo zawsze trzeba zakładać, przygotowując się do meczu i rozpoczynając mecz, zwycięstwo. Więc mówiłem do piłkarzy, że dobra gra, zwycięstwo w tym meczu da nam ogromny power na pozostałe spotkania mistrzowskie. I pomimo tego, żeśmy tego meczu nie wygrali, to tak jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, okoliczności tego meczu, to, że przegrywaliśmy 2-0, to, że drugą połowę totalnie Widzew zdominowaliśmy, strzeliliśmy dwie bramki i mieliśmy jeszcze okazję na inne gole, to na pewno nam doda takiego pozytywnego bodźca na dalsze spotkania mistrzowskie, bo cel pozostaje niezmienny i myślę, że na tym przede wszystkim zależy, żeby UKS w nowym sezonie grał w Ekstraklasie. Dziękuję. Nie mamy więcej pytań. Kończymy konferencję prasową po 66. derbach Łodzi. Przypominamy, UKS Widzew 2-2. Dziękuję.